Siemaneczko, poprzychodziły mi paczuszki, kurde. Przyszła tablica, co ostatnio na donate'ach było zbierane, kurde, bo już mi się pokończyły miejsca. Mam parę nowych wleb, to sobie ponaklejam, kurcze. No, to akurat nie są nowe, ale takiej nie miałem naklejonej, bo to małe, o, sąsiadowe wlepy, mała wlepa, bo mały Jupiter. Tych nie miałem też naklejonych, bo już nie miałem miejsca, żeby je nakleić. Tu jakoś wlepy to dostałem. Za co to dostałem? Coś zamawiałem, to dostałem taką wlepę. Sobie poprzyklejam. Przyszły też części do Kawasaki, sąsiada. Zaraz wam pokażę niezłe, znaczy śmieszną rzecz, nie? Zobaczcie, tu przyszły na przykład te tarcze do sąsiada. Wam pokazuję, u sąsiada sprzęgło w Kawasaki się ślizga. Kiedyś już to rozbieraliśmy, ale wtedy nie na wymianę tarczy przekładek, tylko na wymianę trybów w kopniaku. Fajnie, że dzisiaj przyszło, to już złożę. To jest pierwsza przekładka, widać, że jest mega przepalona, widać, że dużo przeżyła już. Tarcze mierzyłem, to na przykład tarcze te, co tu są, mają 2 mm, tam 2, może 2, 2, 3, a ta tarcza ma 3 mm, czyli już mega zużycie tarczy. Zaraz je wrzucę do oleju, bo już sprawdzałem, czy są takie same, tak samo przekładki, zawsze zanim rozpakuję, to patrzę, czy się zgadza, no bo zawsze można odesłać, nie, jak rozpakujecie, to różnie czasem można, czasem nie, nie, ale lepiej odesłać w opakowaniu, wtedy bez problemu zwrot idzie. One są identyczne, nie? Jedynie co, to zobaczcie, że tu są takie drobne te okładzinki, tu są grube, nie? Ogólnie zamawiałem te tańsze, nie? To są akurat tego, co to są, Psychics. Zawsze zamawiam z Proxa, ale teraz zamówiłem takie tańsze. Przykładki też zamówiłem tańsze, nie wiem nawet jaka to jest marka, bo nie było opakowania do nich. Tak jak mówiłem, Kawasaki KXF456-11 rok, a te Kawasaki jest z 15 roku. I trochę się przestraszyłem, bo myślałem, że nie będą pasowały te tarcze, ale wszystko pasuje. No wiadomo, mają inne okładziny, ale wielkościowo mają parametry te same, średnica, tam wysokość. I po prostu dlatego pewnie tak piszę tutaj, bo te tarcze były produkowane może, nie wiem, z 10 lat temu, nie? No tak może być, nie? I po prostu nie wiedzieli, czy później Kawasaki zrobi jeszcze taki model, że te tarcze będą do niego pasowały. Dlatego mówię, nie ma co się sugerować, że tu takie roczniki są, bo tu nawet nie ma nic do wyższego rocznika, ale chociaż niby w końcu pisze, że do 15 roku, to ciężko mi powiedzieć, no pasują, nie? Mimo, że pisze, że jest do 11 roku. W Kawasaki nowy rolgas już jest, bo ten się zacinał, nie? Teraz, kurde, zauważyłem, że sporo marek robi te rolgasy ogólnie z manetką, nie? Że się nie zmienia samej tej gumy, tylko wszystko. Dobra, bo się zawiesiłem. Tutaj muszę się dostać do tego ringa, który jest w tym miejscu, bo jak zdjąłem fajkę, nawet widać, o, ona jest od tego miejsca zamoczona, żeby puszczał ten na górze, ten, to by była tu zamoczona, ona jest tu na samym dole. Tu jest o-ring jeszcze, no i muszę zdjąć tu sobie rozrząd, ustawić tak jak do regulacji zaworów, od razu sprawdzę, jakie zawory są. Ale będę musiał sobie to zdjąć i tu wymienić o-ring, bo tu się, no, wychodzi na to, że olej przedostaje, ale tak jak powiem wam, że cieknie z tej dziurki, to jest dziurka, która tam jak dostanie się woda, to żeby wypływało, to tu niby się wydaje, że płynie woda, a nie olej, bo tak to by się przykleja, no, czy woda, płyn chłodniczy, nie? Nie wiem, co tu jest, nie? Czy tu na przykład pomiędzy tym nie są dwa o-ringi, co pomiędzy nimi też nie jest tu dolot, bo może tu też padło, kurde. No będę musiał też to odkręcić, żeby mieć już spokój, nie? Mam w KTM-ie mały problem i nie wiem, czego to jest wina. Być może już mi się też zużyło sprzęgło i trzeba wymienić tarcze, przekładki, zajrzeć tam. W ogóle nie wiem, co tam jest, jak tam ten rekluz złożony. Mam taki objaw, że gdy, no czy tak, sprzęgło mi się nie ślizga, motor jeździ dobrze, rekluz, jak dodam gazu, rusza motocykl, tylko jest taki problem, że jak wcisnę klamkę i dodam gazu, to motocykl mi rusza, a nie powinien ruszać. I nie wiem, czemu tak jest, kurde. Myślałem na początku, że może nie mam płynu już w ogóle w pompie, ale jest płyn i klamka działa tak jak powinna, jest opór. A jak ją wcisnę i dodam gazu, to motor jedzie, tak jakby na sprzęgle. Normalnie jakby nie działało sprzęgło, nie wiem, co tam się stanęło, coś się może zawiesiło. Coś się może zużyło, trzeba będzie zajrzeć. No dobra, wezmę sobie najpierw na spokojnie, chyba sobie tablicę zamontuję. Nie mogę wam odpalić motoru, bo sąsiad, kurde, robi tam zdjęcia sobie, bo ślub bierze. Jak mnie pytacie, czemu mu lacza nie smale i bramy weselnej nie robię, no to powiem tak, nie każdy lubi motocykle, więc go dzisiaj nie będę męczył, nie będę mu tu gazował. Biorę sobie, założę tablicę i biorę się za Kawasaki. Pokażę wam tylko, jakie są popalone przekładki, kurde. Patrzcie, jakie są podkształcane, nie? Ja pierdzielę.
Powiem szczerze, rajderzy się wycwanili, te nauczyli jeździć, wycwanili, nauczyli jeździć, to kurwa sprzęgła się co wyjazd kończą, ale chyba i umie w KTM-ie 210 motogodzin i też już sprzęgło daje jakieś oznaki, że trzeba tam zajrzeć. To pewnie już nie wyciągnę. Będę musiał sobie pomóc tym magnesikiem. Ostatnio porządki robiłem, wywaliłem połowę tych niepotrzebnych sprayów i innych rzeczy, co już ich nie używam, bo po co to ma leżeć. Najgorzej te właśnie w środku widać, jak są popalone. Taka tarcza się odkształca i widać tutaj, nie? I ona już nie przylega dobrze, no i się ślizga sprzęgło i się robi takie to kurde... Zaraz zobaczę, jaka jest nowa przekładka. Ta jest taka kurde śliska. No niby ona ma być śliska, nie? Ale ona po prostu się odkształca. No jest taka, może nie chropowata, ale nie jest taka jak ta. To jest taki kurwa. To jest, tam jest lód, a tu jest taki lód wyślizgany. Siemano, to wam jeszcze pokażę pozycję do sprawdzenia luzów zaworowych. Tu mam to 18. To patrzę, że na wydechowych jest ogólnie luz tam zalecany. 17-22 staje się w tym roczniku. To ten 18 wchodzi. Weźmy większy jakiś. No nie wiem, to tu akurat jak wchodzi, to już nie ma sensu mierzyć. Możemy zobaczyć, czy nie wejdzie większy niż 2. O, 20 mogę wziąć. 20 wejdzie. Tutaj to tak nie wchodzi. No tutaj też nie wchodzi. Może tu by weszło. No to jeszcze tu wydechowe się mieszczą w tych. W tolerancji ze ssącymi jest gorzej. Ssące są 10, tam 15. I tu mam dychę. I wam powiem, że ssące pewnie będą do poprawki. Bo jeszcze jako tako, no tutaj dycha to tak ścisło może wejdzie. Ale tutaj to już nie wejdzie, bo sprawdzałem. 8 wchodzi, nie? No to raczej 2 będą do regulacji. O 0,8. 8 na ten wchodziła. Tak kurde, też słabo wam powiem, kurde. Dajmy może 5. No 5 to takie na sprawdzenie już naprawdę. O 0,6 mam. No się dwa listki wzięły. Zero, zero, sześć i 0,02. Dajmy 0,05. Cienki listek mega. No ten wchodzi akurat, ale to zobaczcie, jest cieniutki. Tutaj też. I tutaj to nie chcę nawet taki wejść. Sprawdźmy, czy wejdzie 0,06. Tu jeszcze wchodzi. Tutaj jak nie weszło 0,05, to i ten nie wejdzie. No nie wcisnę. No dajmy jeszcze 0,08, sprawdzę jeszcze raz. Nie, 0,08, no tak ciasno, ale nie przelezie. Czyli ssące zawory są do poprawki. Dobra, tarcze się namoczyły, to sobie sprzęgło włożę. Najpierw zakładamy, jakby ktoś pytał, tarczę, później przekładkę i tak do końca, nie? Nowe tarcze, nowe przykładyczki. Lux. Ostatnio dość często te sprzęgła się robi, wam powiem. Kurwa. O kurde, że nie było jaj, że nie pasuje ta. Nie pasuje, już się przestraszyłem. Przekładałem, ale to wiecie. Mogą wyjść kwiatki na końcu. Dobra, to trzeba będzie szybko pokazywać co i jak. Mam już mikrometr. Sprzęgło jest już gotowe. Tu odkręciłem sobie ten...
Nie wiem, jak to nazwać nawet, to tak za ślepkę tu płyn chłodniczy leci, bo chciałem zobaczyć, czy tu nie ma dwóch O-ringów przypadkiem. Świeciłem, tam nie widać żadnego pęknięcia, więc jedyna opcja, gdzie się może dostawać, no wychodzi, że tylko olej, no to jest tutaj na tym O-ringu, co on tak wystaje. Damy nowego. Mostki macie ponumerowane, 1, 2, 3, 4, w jakiej kolejności odkręcać. Zanim to w ogóle ruszycie, to ustawcie sobie rozrząd, nie? Czyli tłok na górze, tamte punkty. Ja tu sobie złapałem opasko i zaznaczyłem, tu też sobie złapałem. Wykręcę napinacz, żeby poluzować łańcuszek i zaraz zdejmuję wałki, wyjmę płytki, pomierzę, zamawiam płytki i w sumie chyba będzie tyle w Kawasaki. Będzie sprzęt gotowy na kosiankę. Jeszcze na zakończenie wam tylko pokażę, że udało mi się znaleźć wlepy Enduro Team. Trochę nie są jakoś brudne, strasznie wyczyszczę, luks, jeszcze się dorzuci do paczki. A tu jeszcze patrzcie z napinaczem, bo są różne napinacze, nie? Z tym jest na przykład tak, że tu wykręcicie sobie oto śrubeczkę, nie? I wkładacie śrubokręcik, tu zobaczycie, jest taki otworek. I jak sobie tu przekręcicie, o tak jak teraz, zobaczcie, teraz mam napięty łańcuszek rozrządu, jak przekręcę, to jest luźniutki, nie? Wykręcę. I się napina napinacz, nie? To takie coś, jakby ktoś nie wiedział. Do tego jest ogólnie taki śmieszny. Jest do tego, kurde, narzędzie takie śmieszne, ale no śrubokręcikiem da radę to też zrobić. Dobra, siemaneczko, bo kurwa roboty nie szarpnę, jak będę tak z wami gadał. Na razie, icho.